Dzisiaj Wolverine rzuci wszystko i zostanie ojcem. Witam was w Co Jeśli, czyli podserii komiksowych ciekawostek, gdzie skupiam się na alternatywnych rzeczywistościach uniwersum Marvela. Dzisiaj, jak początek wyraźnie chyba powiedział, Wolverine zostaje tatusiem, ale wiecie, to nie chodzi o to, że w głównym świecie nigdy nie miał dzieci, czy coś tego typu. Zresztą, jeśli ktoś z was oglądał mój filmik o najgorszych czynach Wolverina, wie, że dzieci Wolverina za bardzo nie kończą najlepiej, ale wracając, po prostu chodzi o to, że Wolverine przejmie wszystkie obowiązki ojca i będzie wychowywał swoje dziecko. Także dobry tatuś Logan. Ale dobrze, tutaj konkretnie chodzi o Dakena, więc sporo z was może wiedzieć, kim jest Daken, bo zrobiłem w zeszłym roku filmik, kim jest Daken, który był dość popularny. Ostatnio też Daken pojawił się w historii Deadpoola, którą omawiałem. Ale jeśli mimo wszystko nie wiesz, kim jest Daken, to spokojnie, nie musisz oglądać filmiku, kim jest Daken, aby obejrzeć ten filmik. Jest to dowolna kolejność, możesz kim jest Daken obejrzeć po tym dzisiejszym filmiku, aby sobie porównać, jak to było w głównym świecie. Dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam. Komiks zaczyna się od Wolverina zabijającego zimowego żołnierza w 1946 roku. Bucky miał wtedy wyprany mózg i w oryginalnej historii zabił żonę Logana Itsu, kiedy jego nie było w domu. W tej historii jednak widać, że Wolverine wrócił trochę wcześniej. Itsu mimo wszystko umarła, ale zabójca nie zdążył uciec. Bucky zdziwiony sam mówi, że nie powinno to być Logana. Po rozprawieniu się z zabójcą, Logan rozcina Itsu i wyciąga swojego syna, Johna, którego my znamy jako Daken. 12 lat później w Tybecie Logan i John wiodą spokojne życie. Głównie pracują na polu, spędzają czas ze sobą, chodzą do świątyni, a w wolnym czasie John bawi się latawcem. Pewnego dnia John znalazł błądzącą kozę i przygarnął ją z ojcem. Wieczorem pyta się Logana, czemu właściwie tutaj mieszkają, nic tu nie ma, nic znaczącego. Wolverine odpowiada, że po tym jak rak odebrał jego matkę, przybyli tutaj. To dobre miejsce, jeszcze to zrozumie. Wtedy jednak Logan dostrzega, że koza została dosłownie oskubana do kości i pyta, co się stało. John odpowiada, że jakiś drapieżnik musiał się do niej dobrać. Logan wtedy zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Próbował przekonywać się, że to była jego wyobraźnia, ale jego zmysły i logika mówiły co innego. Nie wiedział, co jeszcze mógł zrobić. Obawiał się swojej mrocznej przeszłości, modlił się, żeby John wdał się w Itsu. Jednak niektóre rzeczy po prostu są we krwi. Pewnego dnia przyleciał helikopter z logiem X-Menów. Logan kazał Johnowi pobiec do domu i nie wychodzić. Z maszyny wyszedł, a właściwie wyjechał człowiek, który przedstawił się jako Xavier. Chciał, aby Logan dołączył do jego krucjaty. Jednak Logan kazał mu nigdy więcej nie pokazywać się na tej górze, ale już i tak było za późno. John go zobaczył i zaciekawił się światem zewnętrznym, a na odchodne Charles zdawał się też dziwnie patrzeć w kierunku Johna. 2 lata później trójka dzieci siedzi przed tybetańskim klasztorem. John mówi dziewczynie, aby z nim posiedziała, ale reszta jej zabrania, bo uważają Johna za złego. Ponoć torturował psa innego chłopca. Dochodzi do walki i John prawie zabija swojego przeciwnika. Zostaje ukarany przez Logana, który wyrusza na kilka tygodni i zostawia Johna, aby w tym czasie się zajął całą pracą. Pyta się też, jak pociął tego chłopca, nosi z sobą nóż, ale John zaprzecza i mówi, że nie wie, skąd są te cięcia. Jakiś czas później ta dziewczyna odnajduje Johna na klifie i ostrzega go, że mieszkańcy chcą wygnać siłą jego i jego ojca. Są przerażeni tym, co zrobił tamtemu pobitemu chłopakowi. Wtedy jednak pojawia się szablozębny, który wywężył Wolverina. Czuć go w Johnie. Nie wyczuł jednak Logana w dziewczynie, więc rzucił ją z klifu. Mówi Johnowi o tym, co naprawdę się stało z jego matką te wszystkie lata temu. Jednak ten wysuwa pazury i wściekły atakuje szablozębnego. Creed mówi mu, że ma taką fajną rzecz, zwaną czynnikiem gojącym, i te cięcia nic mu nie zrobiły. Mówi Johnowi, że jeśli ma pazury, to pewnie też ma czynnik i zrzuca go z klifu, dodając, że mimo wszystko łamane kości zabolą go jak nic do tej pory. Zastanawia się też, czemu Logan zostawił go samego. I wtedy właśnie pojawia się Logan z ostrzem Muramasa, który zatrzymuje czynnik gojący i odcina głowę Creeda. Kiedy Wolverine zszedł na dół, znalazł tylko ciało dziewczyny, żadnego śladu Johna. Dowiedział się potem, że jako prezent pożegnalny udał się do mnichów i wszystkich zabił. Przenosimy się 9 lat później do Tokio. John wściekły przez lata kłamstw i właściwie przez wszystko inne został najemnikiem. Przyjął imię Daken. Później znudziło go to i stwierdził, że to w sumie fajne miasto, weźmie je sobie i sam zaczął zarządzać całą przestępczością w wieku 22 lat. To już była przesada. Wolverine wytropił go, błagał ostatni raz, aby przestał, aby dał sobie pomóc. Jednak John nie słuchał. Rzucił się na niego. Powiedział, że jest jego synem i że jest jak on, potworem.
Wtedy Logan przebił Gomura masą, przeprosił, że go zawiódł i wbił ostrze w siebie, uważając, że świat będzie bez nich lepszy. To by było na tyle, więc jeśli ci się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół, no bo po coś też są. I jak wspomniałem na początku, teraz możesz obejrzeć filmik Kim jest Daken, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Naprawdę fajny filmik, polecam. Więc jeszcze raz dzięki za uwagę, do usłyszenia za tydzień, cześć.